Wybuch gazu, do którego doszło w miniony piątek w katowickich Szopienicach, mógł być rozszerzonym samobójstwem. To jedna z hipotez, którą przyjmuje i jej okoliczności bada prokuratura okręgowa w Katowicach. Przyczyną targnięcia się na własne życie rodziny zamieszkującej dom parafialny parafii ewangelicko-augsburskiej miał być sięgający kilku lat wstecz konflikt z tamtejszym proboszczem. Prokuratura podkreśla, że ten wątek jest znany organom i podnoszony w postępowaniu od samego jego początku, a w odpowiedzi na wiele pytań kluczowa może okazać się sekcja zwłok ofiar. Dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej dwóch kobiet, które zginęły na skutek tego wybuchu. Ustalenia poczynione w toku tej sekcji zwłok wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań i takie badania toksykologiczne i histopatologiczne zostały zlecone przez prokuratora prowadzącego śledztwo. Będziemy musieli także czekać na pisemną opinię, w której zostaną zawarte wnioski co do przeprowadzonej sekcji zwłok. Taki dokument powinien wpłynąć do prokuratury w najbliższych dniach. Informacje o tym, że wybuch gazu mógł nastąpić wskutek zaplanowanych i celowych działań, jako pierwsza ujawniła redakcja programu Interwencja Telewizji Polsat. To tam w poniedziałek 30 stycznia wpłynął list, który rzucił zupełnie nowe światło na okoliczności tragedii. Jak twierdzą dziennikarze, w czterostronicowym maszynopisie rodzina jednoznacznie wskazuje na konflikt z proboszczem, który miał przyczynić się do tak radykalnego kroku. Tą sprawą jedna z reporterek Interwencji zajmowała się już w 2020 roku. W pierwszych słowach tego listu oni piszą, jeśli ktoś się zastanawia, jak doszło do tej tragedii w Katowicach-Szopienicach, to oto kilka słów wyjaśnienia. Opisują sprawy, o których nasza redakcja wiedziała, o których wiedziała Małgorzata Pietkiewicz, autorka reportażu, to znaczy sprawę wieloletniego konfliktu z parafią, która była pracodawcą pani Haliny przez 17 lat. Bardzo wyraźnie w tym liście można odnieść takie wrażenie, że ten konflikt był właściwie do ostatniej chwili tutaj. Rodzina pisze o tym, że miało dochodzić do jakichś awantur. Jako że główne oskarżenia kierowane są dziś w kierunku proboszcza, poprosiliśmy o komentarz w sprawie księdza Maliny. Ten przekazał nam, że po zakończonej współpracy z kościelnymi były prośby o zwolnienie mieszkania uchodzącego za służbowe i jednak nikt nie chciał wyganiać ich siłą. Przeciwnie, parafia miała oferować rodzinie pomoc, która regularnie była odrzucana. Daliśmy im czas, aby mogli znaleźć sobie miejsce, aby mogli normalnie zacząć funkcjonować w innych warunkach. Czekaliśmy, aż to miejsce znajdą. I nie doczekaliśmy się. Mimo wielu podejmowanych prób i nawet propozycji. Jak przekazała dziś prokuratura, list we wtorek wpłynął do więcej niż jednej redakcji, a jego oryginał został zabezpieczony i poddany zostanie wnikliwej analizie biegłych. Czy trudna sytuacja finansowa w konsekwencji brak zabezpieczenia w postaci mieszkania dalej i widmo eksmisji mogły doprowadzić rodzinę do tak radykalnego kroku? Zdaniem psychologów z informacji, jakie do nas docierają w tej sprawie, nie jest to wykluczone. Może ta rodzina nie otrzymała jakiejś pomocy, która gdzieś tam powinna dojść na czas, prawda? No i wtedy takie myśli, no niestety, przekuwają się na czyny. I faktycznie, bardzo często takim osobom towarzyszą myśli ksobne, czyli takie skierowane do siebie, do wewnątrz. Wtedy te osoby, no trochę można powiedzieć, wyłączają niejako takie logiczne myślenie. No i no niestety powodują takie czyny, jakie w tym przypadku mamy, z jakimi mamy do czynienia. Jeden z członków rodziny wciąż przebywa w szpitalu. Mężczyzna, mąż i ojciec ofiar został przesłuchany w poniedziałek w charakterze świadka, jednak tu prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji. Na miejscu katastrofy wciąż pracują służby, a kamienica każdego dnia jest sukcesywnie rozbierana przez ciężki sprzęt.